by GIA. Gala boksu zawodowego organizowana przez GIA Boxing Promotions we współpracy z największą grupą promotorską w Polsce, Knockout Promotions. A my, Walczyk, witam serdecznie pierwszych kibiców zgromadzonych w hali widowiskowo-sportowej w Turku. Szanowni Państwo, czas rozpocząć kartę główną gali Challengers Boxing Night by GIA. Gala boksu zawodowego organizowana przez GIA Boxing Promotions we współpracy z największą grupą promotorską w Polsce, Knockout Promotions. Adrian Walczyk, kłaniam się nisko wszystkim widzom telewizji TVP Sport, a także naszej publiczności zgromadzonej w hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Turek. Chciałbym w imieniu organizatorów serdecznie podziękować wszystkim naszym sponsorom oraz partnerom. Powiat turecki, gmina Turek, Blachy Duszyński, Zielna 39, Sun Garden, Neo Energy Group, Dreftur, Energia Przychona, Avro Logistic, a także Lush Life. Bardzo Państwu dziękujemy. Przez TKO wygrywa Przemysław Przed nami pięściarz z narożnika czerwonego, 28-latek, reprezentujący GIA Boxing Promotions, mierzący 182 cm wzrostu, ważący 72 kg i 500 gramów. Jego nieskazitelny rekord to 12 zwycięstw. Panie i panowie, oto wasz bohater! Nie siadamy, panowie, nie siadamy!
jednogłośna. Ladies and gentlemen, by the unanimous decision, your winners, Kamila Jak smakuje kolejne zwycięstwo? Smakuje bardzo dobrze. Przy swojej publiczności smakuje podwójnie. Spisałem się. Ta cała odpowiedzialność, presja, która na mnie spoczywała, gdzieś tam może na początku mnie spięła, ale ogólnie fajne doświadczenie. Przy większych walkach na pewno to zaprocentuje. Jak oceniasz swoją walkę? No, oceniam bardzo dobrze. Tak naprawdę dużo razy fajnie trafiłem. Wysoki poziom pod jedynku, jak i z jednej, tak i z drugiej strony, bo zawodnik był o wiele bardziej doświadczony, także no z tego się cieszę. Dzięki temu, że mam walki wieczoru, to ci przeciwnicy będą, jest większy budżet na tą walkę, przeciwnicy są coraz lepsi. O to chodzi, ja się przy tym rozwijam, dlatego no cieszę się. Powiedz, było trochę przerwy z wiadomych powodów, która to twoja walka teraz była. I jak się czuje, jak się odnajdujesz po tej przerwie? Wiesz co, no w przeciągu 7 miesięcy stoczyłem trzeci pojedynek, także to jest dobry kierunek i tego będziemy na pewno się trzymali z promotorami. No nie czuję się zardzewiały. Ja tak naprawdę teraz poczułem, że no, dostałem takich drugich skrzydeł i no, teraz to jest mój czas. Mam 13 zawodowych walk, jestem doświadczony, także wszystko idzie naprawdę w dobrym kierunku, rozwijam się i to jest najważniejsze. Jak się walczyło przy własnej publiczności? No tak jak już wspomniałem, super. Publiczność dopisała, doping świetny, w każdej rundzie tak było to słychać. Naprawdę coś pięknego. Mówię, często boksowaliśmy w Koninie, tam jest publiczność z tradycjami bokserskimi. Nie wiedzieliśmy jak to w Turku wypali, ale naprawdę była petarda. Kiedy na to chodzi? Październik. Myślę, że październik, teraz w lipcu trochę odpoczniemy z żoną. Sierpień, wrzesień praca i w październiku mnie zobaczycie. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję wszystkim kibicom, sponsorom, wszystkim ludziom, którzy się przyczynili do tego, że ta gala się odbyła w Turku. Bo dużo osób się zaangażowało. Dziękuję miastu, powiecie, miastu również dobra. Wszystkim sponsorom, którzy byli na gali, moim przyjaciołom, przyjacielowi Rochowi, mojej żonie wspaniałej, która no jest ze mną, wspiera mnie, całej mojej rodzinie na czele z ojcem, także dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia, życzymy sukcesu, wygranych.